Sponsorem dzisiejszego infotygodnika jest firma Pieta Malbord, wypożyczalnia przyczep. Telefon 539 175 175, www.dawidpieta.pl. Dzisiaj m.in. o dniu otwartym malborskiego lotniska, o dniach ziemi sztumskiej i o wystawie Tomasza Witkowskiego. Jest piątek, 12 września, Olga Błaszczyk. Zapraszam na infotygodnik. Odbyły się dni ziemi sztumskiej. Przygotowane atrakcje, m.in. koncerty zespołu Lombard czy Kobra Nocka, przyciągnęły jak co roku wielu zainteresowanych. Piękne święto, pełne radości, a przede wszystkim mieszkańców i naszych gości. Na czym polega sukces grupy? Na przyjaźni, współpracy odpowiedniej, wzajemnym zrozumieniu i czymś niewidzialnym, czyli tak zwanej chemii, co niewątpliwie nas łączy, dlatego że część z nas się zna po 33 lata, z innym kolegą znamy się 43 lata, czyli zdążyliśmy już się poznać, a to też jest bardzo ważne. Ale jeżeli ktoś przychodzi na nasz koncert, no to chyba po to, żeby nas wysłuchiwać, czyli to, co jest na końcu, odbierają przeważnie na nasze szczęście i nie tylko, mam nadzieję, bardzo pozytywnie. Za nami także dożynki w Junoszynie. 7 września był dla mieszkańców dniem wrażeń i zdrowej rywalizacji. Dożynki w gminie Stygna to jest wyjątkowe święto. Wyjątkowe święto wszystkich mieszkańców, ale także turystów, bo oni mogą zobaczyć kawałek tradycji polskiej. Więc dziś przepiękne wieńce, które są pod sceną, wszyscy je możemy zobaczyć, z wyjątkowo pięknymi kłosami, ponieważ lato tego roku było wyśmienite. Dożynki to jest wyjątkowe święto, o czym też był uprzejmy powiedzieć ksiądz mówiący kazanie, że to jest wyjątkowe święto dla rolników. To jest wyjątkowy czas, kiedy właściwie docenia się tę wyjątkową pracę i trudną bardzo pracę rolników. Po 4 miesiącach polscy piloci wrócili z Litwy. Zakończyli tym samym udział w natowskiej misji. Obecnie w naszej bazie będą ćwiczyć z pilotami z Holandii. No, 4 miesiące to jest długi okres czasu, a spędziliśmy go tam dosyć intensywnie. Niemniej jednak bardzo miło jest być u siebie w domu, w swojej jednostce, w swoim domu. Misja bardzo, bardzo intensywna, jeżeli chodzi o działania. Wzlotów bojowych było bardzo dużo. Proszę powiedzieć, jak właśnie wyglądały warunki i sam charakter pracy podczas misji natowskiej? Znaczy, jak tutaj już wielokrotnie było wspomniane w ciągu dzisiejszej uroczystości, faktycznie to była pierwszy raz w takich warunkach prowadzona misja. No dosyć skomplikowane to ze względu na dużą ilość sił i środków zgromadzonych w tych państwach bałtyckich. No, u nas na lotnisku, tam gdzie stacjonowaliśmy, były dwa takie kontyngenty, więc no, wymagało to od nas dużej koordynacji i współpracy z tymi kontyngentami, tak żeby przede wszystkim zabezpieczyć to, po co jesteśmy, czyli dyżur bojowy, a dwa, żeby skorzystać jak najwięcej na tym wspólnym pobycie, czyli na lotach treningowych. Czyli no, tydzień był bardzo, bardzo obficie wypełniony lotami różnymi, treningowymi, a jak już wspomniałem, te bojowe były na pierwszym miejscu zawsze. Piąte urodziny obchodziło Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makulatura. W Malborku powstała ich nowa siedziba, która nazywa się Przestrzeń Aktywności Twórczej. To miejsce powstało dzięki wielkiej pracy członków stowarzyszenia, ale przede wszystkim też dzięki pieniążkom, które pozyskaliśmy. Jest to projekt w ramach malborskiego partnerstwa lokalnego, gdzie pozyskaliśmy maksymalną pulę pieniędzy, jaką można było pozyskać i dzięki temu właśnie wszystkie te farby, wszystkie te podłogi, drzwi, których jeszcze nie ma wszystkich, także... Bo nie starczyło. Ale wkładowaliśmy w to miejsce mnóstwo pieniędzy, przede wszystkim naszej energii, naszych godzin nocnych, naszych łez, obryzionych paznokci, tak. A to wszystko zrobili ludzie. Ludzie ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Makulatura.
Open Air Day 2014, czyli dzień otwarty lotniska w Królewie Malborskim, już za nami. 6 września przybyli goście mogli podziwiać nie tylko sprzęt wojskowy, ale także pokazy lotnicze, między innymi w wykonaniu samolotu F-16. Właśnie, jak panowie widzicie, już przyleciały samoloty Su-22, pokaz dynamiczny w powietrzu samolotów Su-22, MiG-29. I być może, zdradzając i uchylając odrobinę rąbka tajemnicy, na terenie naszej bazy gości w tej chwili komponent Królewskich Sił Powietrznych Holandii, więc najprawdopodobniej zobaczymy na niebie również holenderskie F-16. Tomasz Klonowski został kandydatem PiS na burmistrza Malborka. Pełne nagranie z konferencji prasowej z 9 września jest dostępne na naszej stronie internetowej. Jak pan chce stworzyć miejsca pracy w Malborku? Miejsca pracy? Przede wszystkim należy wyjść... Jako burmistrz, no, tak? Tak, oczywiście. Przede wszystkim należy wyjść z inicjatywą do inwestorów, a nie czekać na to, że inwestorzy sami odszukają nasze miasto piękne na mapie i będą, że tak powiem, zabiegali o stworzenia tych miejsc pracy. Dzień świąteczny i dzień powszedni w Nowym Stawie. Pod takim tytułem 10 września odbyła się wystawa Tomasza Witkowskiego. Na wydarzenie zaprosił burmistrz Nowego Stawu, Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki oraz Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu. Głównie pracuję przy parafii. No i zauważyłem, że z naszej parafii no, nie ma dużo zdjęć, nie ma dużo pamiątek. Są pojedyncze, gdzieś tam u ludzi pochowane i tak dalej. I też założyliśmy razem ze znajomymi stronę facebookową naszej parafii. Tam zaczęliśmy wrzucać zdjęcia, pokazywać szerszej publiczności. A druga pasja się wzięła też, że kocham ten region. Tu się urodziłem, tutaj mieszkam, kocham Żuławy i lubię to. Ten region. No, nie wiem, czy w górach bym sobie poradził. Wspaniała wystawa. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej galerii i przyjrzenia się tym wspaniałym zdjęciom. Wczoraj, 11 września, przy ulicy Wojska Polskiego w Malborku płonął samochód marki DU. Dzięki szybkiej reakcji świadków udało się szybko ugasić pojazd przed przyjazdem straży pożarnej. Kierująca pojazdem wyszła z tego bez obrażeń. Normalnie paliwo uciekło, nie? I zaczął się samochód palić, nie? Ja to panią wyciągnąłem, kurde, i gasiłem, nie? 5 gaśnic wywaliłem, ale ona posłała, zadzwoniła i przyjechała, nie? Z utrudnieniami w ruchu drogowym musieli się liczyć w tym tygodniu kierowcy na Sienkiewicza w Malborku. Problemy były związane z wymianą asfaltu przy nowo budowanym rondzie. Z informacji, jakie uzyskaliśmy z Urzędu Miasta Malborka, wynika, iż prace mają się zakończyć w przyszłym tygodniu. Dzisiaj na Wołowej w Malborku doszło do poważnie wyglądającej kolizji. Kierujący Volkswagena nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go Peugeota. Całe szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 3-letnia dziewczynka spędziła 4 godziny zamknięta w autobusie szkolnym bez opieki. Do zdarzenia doszło 9 września w Starym Polu. W tej właśnie miejscowości dziecko miało trafić do przedszkola. Jak twierdzi opiekunka, nie widziała, że dziewczynka została w środku. Zauważył to dopiero kierowca. W jakim stanie była ta dziewczynka? W stanie ogólnym dobrym. Była sucha, kiedy zobaczyła opiekunkę, rozpłakała się. Dziecko, jak wynika z informacji, którą uzyskałem od mamy, dziecko zostało nakarmione, dostało napój od kierowcy i zostało dowiezione do domu, bo akurat to był kurs powrotny do jej domu. Jak rodzice zareagowali na to zdarzenie? Tak jak i każdy rodzic, tak jak każdy z nas, jak ja i pan, to zdarzenie cud, że się nic nie zdarzyło. Takiego, co by na tym dziecku mogło negatywnie się odbić, tak? No zobaczymy, jeszcze dziecko jest pod kontrolą ciągle, ale myślę, że obędzie się bez większych jakichś takich perypetii. Dziś przez Malbork przejechał skład Pendolino. W dniu wczorajszym Urząd Transportu wydał homologację dla tych pojazdów. Ósmego września nasza redakcja po raz kolejny szlifowała swój dziennikarski warsztat. Tym razem odwiedziliśmy Radio Mors na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie poznaliśmy sekrety pracy radiowca. Tego typu spotkania to dobry moment na wymianę poglądów i poznanie różnic, jakie dzielą reporterów telewizyjnych i radiowych.
Derby Malborka dla Akademii Piłkarskiej. Po 90 minutach typowo męskiej gry pełnej walki, Nogat Malbork, mimo widocznej przewagi na boisku, uległ gospodarzom tego spotkania 3-2. No błąd był tego, że w środę przegraliśmy i tutaj nie winni go bramką indywidualnie. Po prostu gdzieś żeśmy, nie wiem, może był ten minut, parę minut było może takiego słabszego grania. Słabiej zagraliśmy w tym momencie i zanim się odsunęliśmy, to zostaliśmy dwie bramki w ciągu 2 minut. To praktycznie mecz ustawiło, ale zdążyliśmy się jeszcze podnieść na 2-2. Ale przeciwnik był jednak skuteczniejszy i skończył to 3. bramką. Pomezania Malbork u siebie przegrała z Borowiakiem Czerzg 0-1. Żuławy na Wydwór Gdański zwyciężyły z Chojniczanką 2 Chojnice 4-0. Grom Nowy Staw przegrał na wyjeździe z Szarżą Krojanty 0-1. Błękitni Stare Pole w Sadlinkach zwyciężyli 2-0. Olimpia Sztum przegrała na własnym boisku ze Startem Miastko 0-1. Po Wiśle Dzierzgoń w Lęborku zwyciężyło z Pogonią 4-2. W ubiegły weekend odbył się Castle Triathlon Malbork 2014. W konkurencji Ironman i pół Ironman wystartowało w sumie 327 zawodników z całej Polski. Trasa tu jest rewelacyjna, jest jedna z najszybszych w kraju, co widać zresztą po wynikach poniżej 4:10. Wynik mój. No rewelacja, trasa, droga jest idealna, pływanie w rzece też jest ciekawym elementem, tutaj w jedną część się płynie pod prąd, drugą z nurtem. No i trasa biegowa też, no bo jest niezwykle malownicza i urocza po tym zamku, no rewelacja. Tak opowiadasz, to chyba nie był twój pierwszy raz w Malborku, czy jednak pierwszy? Nie, w Malborku już chyba 3. bądź 4. raz jestem, także chętnie tutaj wracam, mimo że mam tutaj 500 km od siebie z domu, to chętnie tutaj wracam. Co nas czeka w najbliższych dniach? Między innymi uroczystości dożynkowe, które już jutro odbędą się w Nowym Dworze Gdańskim oraz Czerninie, a 14 września w Nowym Stawie. Pełne informacje odnośnie tych i innych wydarzeń znajdą oczywiście Państwo na naszej stronie internetowej. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Zapraszam na Infotygodnik za tydzień.